Kolejna rzecz. Wyników miłości do Boga zaczyna się manifestować miłość do człowieka. Ewangelia Mateusza 22. Ewangelia Mateusza 22. Od 36 do 40. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? On odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. I to jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne mu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. I jeszcze raz to mówimy. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żebyście jasno widzieli zależność miłości do człowieka od miłości do Boga. Miłość do Boga i miłość do człowieka są wypełnieniem prawa. Miłość do Boga i miłość do człowieka są wypełnieniem prawa. To jest wypełnienie prawa. Ono się wypełniło w ten sposób. Co to znaczy? Czy to znaczy, że ja przez to, że kocham Boga i kocham człowieka, to ja idę do nieba? Absolutnie nie. To nie na tym rzecz polega. To wypełnia wszelkie prawidła Boże. Miłość do Boga i do człowieka. Rozumiecie? To jest miejsce, w którym się odnajdzie każdą zasadę Bożą, każde zrozumienie zasady Bożej. Kiedy kocham Boga i kocham człowieka, to ja zrozumiem każdą zasadę Bożą. Ja pojmę każdy Boży pogląd. Każdy Boży pogląd. Rozumiesz? Ja na przykład nie dziwię się różnym rzeczom. Nie dziwię się. Ja jestem na przykład gotowy na różne rzeczy, takie dziwne, ale jestem gotowy na nie. Nie przerażają mnie dziwne rzeczy w ludziach na przykład. Jakieś tam. Dlaczego jestem cały czas gotowy? Bo ja w ogóle miłośnie podchodzę do Boga i do człowieka. Czasami ktoś przychodzi i jakieś grzechy mi wyznaje i płacze, a ja tak patrzę na niego i... Dla niego to jest ciężkie, to co on wyznaje, nie? I mówi do mnie, nie potępiasz mnie, ja mówię, ale mówię, za co, w czym sprawę, bo nie rozumiem do końca. No zobacz, jak ja się zachowywałem, jak ja ten... Mówię, nie potępiam cię, ja cię w ogóle rozumiem. Mówię, rozumiem cię absolutnie, to w ogóle to żaden kłopot jest dla mnie. Bo ja kocham Boga i człowieka. Mówię, to ty masz kłopot teraz, bo ci ciężko jest, ja cię rozumiem, że tobie ciężko. Natomiast w ogóle cię rozumiem, ja rozumiem grzesznika. Ja rozumiem grzesznika. Rozumiecie? Ja to rozumiem. Bo ja kocham. Bo ja mam w sobie oddzielonego człowieka od grzechu. W sobie. Wiecie, skąd to wziąłem? Z Boga. Ja mam oddzielonego człowieka od grzechu. Ja potępiam grzech. Rozumiesz? Ale nie potępiam człowieka. Żadnego. Rozumiesz, ja jestem pogodzony z rasą ludzką. W ogóle człowiek nie sprawia mi problemu. Dlaczego mi człowiek nie sprawia problemu? Bo ja kocham człowieka. Na tym to polega. Ja mogę w ogóle objechać go, na czym świat stoi, za jego grzech. Rozumiesz, o co chodzi? I to wcale nie oznacza, że jak kocham człowieka, to jestem tolerancyjny dla jego patologicznych zachowań. W ogóle nie jestem tolerancyjny. Bo Bóg też nie jest tolerancyjny dla patologicznych zachowań. Ludzie to w ogóle sobie myślą, to jest kolejny biegun patologii, że Bóg to jest tolerancyjny dla patologicznych zachowań. To nie jest, on nie jest w ogóle tolerancyjny. On w ogóle, człowiek jak grzeszy, to Bóg go nazywa głupcem. Ty głupku mówi. Bo ty w swoim sercu, kiedy ty grzeszysz, to ty w swoim sercu zaprzeczasz temu, że Bóg powiedział prawdę. Tak naprawdę mówisz, nie ma Boga. Człowiek jak grzeszy, to mówi w swoim sercu, nie ma Boga. To jest podprogowe, rozumiesz?
Czyli nie, czyli łamię tą zasadę, a łamiąc zasadę Bożą, znacie to, łamiesz zasadę Bożą, to jest łamanie Boga, bo Bóg i Jego Słowo to jest jedno. To nie ma czegoś takiego, że łamiesz Słowo Boże, łamiesz zasadę Bożą i nie łamiesz Boga. Łamiesz Boga. Czyli głupi rzekł, w swoim sercu nie ma Boga. Czyli każdy człowiek, który grzeszy, to głupek. Każdy. Tylko, że Bóg oddzielił dawno to, rozumiesz, co człowiek robi od tego, kim człowiek jest. Dlatego przyszedł na ziemię i umarł za człowieka. Rozumiecie? Bóg umarł za człowieka, żeby człowieka uratować. To jest wielka miłość. W ogóle jak się zaczyna kochać człowieka, to się w żadnym wypadku nie zgadza z jego patologiami życiowymi, natomiast jednocześnie w ogóle się nigdy nie skreśla tego człowieka. Nigdy tego człowieka nie skreślisz. 1584 razy ten człowiek zrobi jakiś grzech i dalej przyjdzie do ciebie i ty się będziesz na niego patrzył i mówisz, coś znowu zrobił. Upadłem. Mówię, masz siłę, kurczę. Twardziel z ciebie. Twardziel. Dajesz radę, chłopie. Miłość do człowieka jest wynikiem miłości do Boga samego. Jest wynik miłości do Boga samego. Bez wyswobodzenia miłości do Boga nie można kochać człowieka Bożą miłością. Pamiętajcie naprawdę o tym. Pierwszy Piotra 2,17 mówi tak. Pierwszy list Piotra 2,17. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Na pierwszym miejscu stoi miłość do braci i sióstr w Chrystusie. Im bardziej dbasz o ludzi wierzących, tym bardziej będziesz dbał o ludzi niewierzących później. To wszystko są rzeczy zależne. Czyli tak jak bardzo kochasz Boga, rozumiesz? Tak bardzo będziesz kochał człowieka, bo to z automatu zacznie wpływać na ciebie. A tutaj znowu, na poziomie miłości do człowieka, pierwszy ruch to jest miłość do odrodzonych z Bożego Ducha ludzi i rozwój tej miłości do tych ludzi. A więc nie można myśleć sobie, że bez miłości na poziomie Kościoła można rozwinąć miłość do świata. Bo znowu gdzieś się zgubimy. Wszystkich szanujcie. Braci miłujcie. To jest mocne. Większość braci i sióstr się nie nadaje, żeby ich szanować nawet. Przecież zdajecie sobie z tego sprawę. Kościół to jest w ogóle przedziwne miejsce, bo to jest miejsce takiego zebrania w ogóle szeregu zaburzeń. Nie wiem, czy jest większa, jakby taka, takie wielkie, większe natężenie zaburzeń niż w Kościele. Bo do Kościoła przychodzą chorzy, zbolali, popsuci, zdemonizowani, rozbici. No oni szukają Boga. No, ktoś jak się czuje świetnie, w ogóle wiesz, fajnie, to raczej nie przychodzi, nie? Kościół to rozumiecie, to taki zlepek. No i teraz oczywiście my sobie zdajemy z tego sprawę, że te dusze są straszne, wielokrotnie straszniejsze niż w świecie. Że ludzie w świecie są przyjemniejsi, wielokrotnie sympatyczniejsi, milsi niż ludzie z Kościoła. Mniej zaburzeni są wielokrotnie ludzie, inteligentniejsi jacyś. Tutaj patrzysz człowiekowi w oczy, mówisz mu coś, raz, drugi, piąty się zastanawiasz w ogóle, czy on nie potrzebuje uzdrowienia kory mózgowej. Bo się patrzysz, człowiekowi w świecie powiedziałeś, rozumiesz, o co chodzi. Ci z was, co prowadzicie biznesy na przykład i zatrudniacie pracowników, to być może mieliście takie rzeczy, że ludzie z Kościoła bardziej zawodzili niż ludzie ze świata w ogóle. Rozumiesz, to ludzie z Kościoła zawodzili. On przyszedł do firmy pracować i on myślał, proszę ciebie, że jak on jest odrodzony z Bożego Ducha, to według niego to inne prawa pracownika dla niego są na przykład. Tak myślał, takie miał coś w głowie. I brat, który czy siostra, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha, mówią do niego, a on cię patrzy i nie rozumie człowieka. Człowiek ze świata powiedział i zrozumiał natychmiast.
Powiedziałeś mu, iść to zrób, on to zrobił. A wierzący, proszę ciebie, się patrzył, co tam za drugie dno jest. A co miałeś na myśli? A miałem na myśli, żeś to poszedł zrobił. A co na to Pan? Nie wiem. Ale ja takich dialogów słyszałem wiele, rozumiecie? To w ogóle ludzie się spóźniają, są w ogóle niekompetentni w różnych dziedzinach i w Kościele tego jest więcej niż w świecie. W świecie ludzie wiedzą, że się spóźnią do pracy raz, drugi, to ich za mordę wyrzucą. Rozumiesz, o co chodzi? A w Kościele ludzie się spóźniają, mówią, że Pan jest ze mną, jestem w czasie łaski. Wiesz? I koniec. I to w ogóle, więc my widzimy, że te dusze są bardziej pochrzanione w Kościele niż w świecie. I często ludzie gorszą się jedni drugimi i odchodzą do świata. Rozumiesz? Bo nie chcą obcować z ludźmi z Kościoła. Nie chcą tego robić. Ale ja ci coś powiem. Przetrenowałem to na sobie. Ja zakochałem się w Kościele. Ja w swoim sercu ustawiłem ludzi wierzących w hierarchii miłości wyżej niż niewierzących. Ja tak zrobiłem. Bez względu na ich zaburzone dusze. I bez względu na to, jak trudno jest z różnymi wierzącymi dojść do porozumienia na normalnym poziomie życia. To ja wziąłem to słowo i powiedziałem, tak, Panie Boże, ja stawiam moich braci i siostry ponad systemem tego świata. I powiem wam coś, najbardziej popieprzonego chrześcijanina, tak, bardziej kocham niż najbardziej poukładanego człowieka ze świata. Tak mam. To nie jest łatwa decyzja. Ale to jest jedyna możliwa decyzja, bo taka jest prawda Boża. Wszystkich szanuję, braci miłuję. Jakbym miał do wyboru dać kawałek chleba człowiekowi narodzonemu z Bożego Ducha i nienarodzonemu, to bym dał narodzonemu z Bożego Ducha, rozumiecie? Tak bym zrobił. Tak bym zrobił. Nie dlatego, że on jest lepszy, bo może być gorszy niż tamten. On może być odrodzony z Bożego Ducha, a może być gorszy niż tamten. Ale to jest mój brat w Chrystusie. Rozumiecie? To jest mój brat w Chrystusie. Mimo, że ja jasno określam swoje zdanie, że Kościół potrzebuje reaktywacji, że ludzie muszą się zmieniać, że są pozaburzani, że są zdemonizowani, to w hierarchii miłości Kościół stoi wyżej niż ten świat. Rozumiesz? I nigdy nie wolno nam o tym zapomnieć. I trzeba się nawrócić z mentalności tego, że nie stawia się ludzi odrodzonych z Bożego Ducha na pierwszym miejscu miłości, jeżeli chodzi o ludzi. Rozumiesz? Trzeba się ponawracać z tego. Ponawracać. I to często jest trudne, bo to jest kwestia wprowadzenia naszych cielesnych rodzin w określone miejsce. Nienawróconych żon, mężów, dzieci, matek, ojców. W jakieś miejsce określone. Tak? Że człowiek odrodzony z Bożego Ducha, tak? On jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o uwalnianie mojej miłości. Na pierwszym miejscu. Mojemu znajomemu przez to małżeństwo się rozleciało. Miał żonę, nie chciała się nawrócić. No on po prostu kochał Kościół, no. I tłukli mu tam pastorzy w Kościele. Żona jest tu ważniejsza niż służba. Tylko ta żona jego to jędza była. To zła kobieta była. I tyle. I znalazła sobie takiego Amerykanina i pojechała tam do niego. Ona nie chciała w ogóle takiego czegoś. Ona nie chciała, żeby on stawiał ją poniżej. A on mówił do niej, ale ty nie jesteś odrodzoną z Bożego Ducha kobietą, ale jestem twoją żoną. A on mówi, ale to jest po drugim miejscu. Może jesteś moją żoną,
to nie oznacza, że to jest ważniejsze niż bycie moją siostrą w Chrystusie. Najpierw musisz być moją siostrą w Chrystusie. Żebym ja mógł postawić ciebie w tym, na tym samym poziomie miłości, tak? I dopiero z tego miejsca musimy ruszać dalej. Niestety, ona nie chciała być siostrą w Chrystusie Jego. I koniec, po zawodach. Dzisiaj są po rozwodzie, on w Polsce, ona w Ameryce. Ewangelia Marka 3, 31-35. Ewangelia Marka 3, 31-35. Wtedy przyszli matka i bracia jego i stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu, oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając rzekł, któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy byli wokół niego i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Ktokolwiek czyni wolę Bożą. Wyswobodzenie miłości do braci jest nawet ważniejsze i braci i sióstr niż wyswobodzenie miłości do niezbawionej rodziny fizycznej. Ważniejsze. Stoi na wyższym poziomie. A więc hierarchia wyswobodzenia miłości. Miłość do Boga samego. Miłość do Boga samego. Miłość do braci i sióstr w Chrystusie. Miłość do niezbawionej żony lub niezbawionego męża. Miłość do niezbawionych dzieci. Miłość do niezbawionych rodziców. Miłość do krewnych według ciała. I miłość do pozostałych ludzi. Prościej nie można. I nie trzeba się bać tego tak wartościować. Trzeba sobie to prosto ułożyć. Mamy taki wzór z góry. Miłość do Boga samego, miłość do braci w Chrystusie, miłość do niezbawionego męża lub żony, miłość do niezbawionych dzieci, miłość do niezbawionych rodziców, miłość do niezbawionych krewnych według ciała i miłość do pozostałych ludzi. I to jest związane z tym, w jaki sposób my jesteśmy w stanie uwalniać, bo miłość się uwalnia. Rozumiesz? Nie można powiedzieć, że ja nie kocham, bo kocham inaczej. Bo kocham w inny sposób. Rozumiesz? Nie. Miłość jest prosta. Ona jest związana z Bożymi prawdami. Wiecie, mówiliśmy w zeszłym miesiącu o miłości. O tym, jak ona się poświęca, jak ona daje, jak ona nie szuka swego. I to wszystko teraz wkładamy w prostą hierarchię. W prostą hierarchię. Układamy to sobie. I nie zadajemy sobie potem dziwnych pytań, czy ja na pewno dobrze robię. Robisz bardzo dobrze. Dobrze robisz. Robisz dobrze. Bo kiedy ty w ten sposób funkcjonujesz w miłości wobec drugiego człowieka, to możesz prawidłowo wierzyć. To ty wierzysz prawidłowo. Bo inaczej krzywo będziesz wierzył. Rozumiesz? Będziesz miał pokrzywioną wiarę. Bo wiara jest czynna w miłości. I teraz ja muszę prawidłowo kochać Boga i człowieka w odpowiedni sposób i na tym poziomie będzie się uwalniała wiara. Ja mam taką metodę w swoim życiu, polegającą na szeregach różnych rezygnacji.
Ja na przykład patrzę, z czego i dla kogo mogę rezygnować. To jest takie w ogóle ciekawe, bo co, ja tak zrobiłem, ja. Bo mi łatwiej jest, mojemu umysłowi, działać na zasadzie rezygnacji. Czyli ja generalnie uważam, że ja wszystko mogę, że ja jestem świetny, doskonały, wspaniały, sympatyczny, no w ogóle debeściak. Ja tak o sobie myślę, naprawdę. Ja tak od rana wstaję. Ja nie mam żadnego problemu sam ze sobą, jestem mega ze sobą pogodzony. Ja siebie bardzo lubię przebywać w swoim towarzystwie. Dobrze mi jest ze sobą, naprawdę, pogodzony jestem. I teraz ja z tej perspektywy tego, że jestem pełen, wszystko mam, czyli teraz tak, ja kocham Boga, ja kocham człowieka. No i dobra. I teraz wchodzą codzienności. I wiecie, co teraz robię? Ja działam na zasadach rezygnacji, ujmuję. Ja ujmuję. Ja nie działam na zasadach, gdzie coś dodać w miłości, tylko ja ujmuję od poziomu doskonałości. Czyli rezygnuję na przykład, rezygnuję z czegoś. Dla kogoś. Dla czegoś. Rozumiesz? I w tym momencie nie sprawia mi to żadnego problemu. Żadnego problemu. Ja w ogóle, bo ja z pełni biorę sobie, ja jestem pełen. Wstałem pełen, rozumiesz, jestem pełen. Ja teraz sobie rezygnuję. I wiem, że to jest miłosne. Każda moja forma rezygnacji na jakichś odcinkach, tak, uwalnia miłość teraz. Każda forma rezygnacji. Ale ja najpierw wstaję z poziomu w ogóle, że jestem pełen. Ja nie wchodzę, mówię, Panie, jak mam kochać? Jak ja mam kochać to, jak ja mam tamto, jak ja mam tu Boga? Jak... Nie, ja w ogóle działam w systemie rezygnacji. Na przykład widzę, że, no nie wiem, mógłbym sobie coś zrobić do jedzenia? Sobie. I ja bym sobie zrobił coś innego do jedzenia. A pytam Sary, co byś tam zjadła? No to i to. Ja od razu rezygnuję z tego, co ja bym zjadł, na rzecz tego, żeby jej to zrobić do jedzenia. Tak kocham ją. Nie mówię jej na przykład, wiesz, to byśmy zjedli i mówię, co byśmy zjedli. Okej? Okay? I Sara, Sara to jest, o to jest fana, ona to jest fana gapa dopiero człowieku, bo to duchowy człowiek jest. I ona tak w ogóle, a ona kiedyś tak nie robiła, a teraz już tak robi. I my tak, a ty też tego chcesz? A jak mnie pierwszy raz zapytała, to tak ustałem, mówię, ważne, i to był mój błąd, po raz ostatni takie coś zrobiłem, mówię, ważne, żebyś ty była szczęśliwa. A ona powiedziała do mnie tak, ale ja bym chciała, żebyś ty też był szczęśliwy w tym. Ja sobie, to fajna dziewczynka w ogóle jest. I teraz, jak ona mnie pyta o takie coś, no nie, to ja mówię, też tego chcę. A to chcesz też zjeść te kluski? Tak. Ktoś powie, to jest kłamstwo. A ja mówię, a tego to ty już nie możesz mi udowodnić. Ty mi nie możesz udowodnić, czy ja kłamię, czy ja nie kłamię. Dobrze? A wiesz dlaczego? Powiedzieć ci dlaczego? Po pierwsze dlatego, że miłość bliźniemu zła nie wyrządza. A więc jak będę chciał kłamać, rozumiesz, i to przyniesie dobre efekty, to będę kłamał. I koniec, kropka. I tego nie zrozumie żadna osoba, która funkcjonuje w prawie. Żadna osoba nie zatrybi tego, że istnieje święte kłamstwo. Ludzie mówią, powiedz prawdę. Ja mówię, prawdą jest Jezus. Prawda to nie jest szczerość. Rozumiesz? Prawda to jest Jezus. Jeżeli moja córka mnie zapyta, ty też chcesz jeść te kluski? To ja powiem tak. I posłuchaj. I teraz co? W tym momencie cała moja chęć zjedzenia kotlecika natychmiast umiera. Ja ją sam zabijam. Tak kocham, ja tak kocham, ja tak kocham i tak będę kochał. Ujmuję. To jest dobry sposób. Ujmowanie to jest bardzo dobry sposób. Rozumiesz? Ja sobie ustawiłem hierarchicznie wszystko. Hierarchicznie. Moja żona jest ważniejsza niż moje dzieci. Rozumiecie? Bo ona wyżej stoi w hierarchii miłości. Jeżeli ma mam wybór na przykład, tak? Spędzenia czasu z żoną, a spędzenia z dziećmi i muszę wybrać,
wybiorę z żoną. Zawsze. Pora stoi wyżej. Żona zostanie, dzieci odejdą. To proste. Proste? Żona zostanie. Dzieci odejdą. Ja się z dziećmi nie związywałem do końca dni. Dzieci zwiną pinkle i będą prowadziły swoje życia. Rozumiesz? A żona? Ja się oglądałem taką reklamę, jak mówi mama do córeczki, pamiętaj, to była reklama pasty do zębów. Stałe ząbki są jak tatuś. Do końca życia ten sam. Ewangelia Jana 3,18. Przepraszam, pierwszy list Jana 3,18. Pierwszy list Jana 3,18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czym? Czynem i prawdą. Co to jest miłość? Miłość to nie słowo, to nie język. To czyn na bazie prawdy. Miłość to czyn na bazie prawdy. No już na pewno miłość to nie są uczucia. Miłość do człowieka objawia się przez czyny i bezkompromisowe świadczenie mu o prawdzie Bożej. Tak się objawia miłość do człowieka. Miłość do człowieka objawia się przez czyny. Kochamy przez czyny i bezkompromisowe świadczenie o prawdzie. Czyli również nasze czyny są ściśle związane z prawdą. Pytanie. Można w miłości złamać komuś nos? Jasne, jeśli przyniesie mu to sukces. Ktoś powie, co ty gadasz? Ja mówię, a co? W mojej Biblii jest napisane, że razy przyjaciela lepsze są niż pochlebstwa wroga. Diabeł będzie klepał po pupci, a przyjaciel złamie nos. Rozumiesz? Dlaczego? Bo on miłuje czynem i prawdą. Rozumiecie zasadę? Jak wielu ludzi nienawidzi, jak się im mówi prawdę. Mówi, ty mnie nie kochasz. Ty mnie poniżasz. Ty mnie dyskredytujesz. Ty mnie skreślasz. Czemu ty mi to robisz? Czemu ty w taki sposób postępujesz? Znana jest historia, jak brat Kenneta Hagena kiedyś siedział w barze i jadł. I obok siedział gość, też jadł i sobie pił piwko. I mówię do niego, skąd jesteś? A on mówi, z Teksasu. A mówi tamten, co popijał sobie piwko, z Teksasu. Tam mówi, co te mówi, te takie uzdrowieńcze różne rzeczy. Jest takie, mówi, tam jest ich z tamtych stron różnych. Ten mówi, taki Oral Roberts, taki mówi heretyk, mówi. I tego, i tam, a ten siedzi, ten Hagena brat taki rodzony, nie? Mówi, je, mówi. Mówi, jest taki jeszcze jeden tam w Teksasie, mówi. Kenneth Hagen taki, o, ten to dopiero jest. A ten był mało uświęconym człowiekiem, więc natychmiast go złapał za gardło, niestety. Wywlókł go przed bar i zaczął go lać. Leje go i mówi do niego, a narodzony z Bożego Ducha, jak śmiesz, mówi, ty w ogóle masz pojęcie, co oni robią, oni ludzi uzdrawiają, w ogóle wiesz. Policjant leci policjant, okazało się, że policjant też odrodzony z Bożego Ducha. Mówi, co tu się dzieje? A ten leje tamtego, tamten pod tym drzewem, ten go leje i mówi, jak to, co, wiesz co robił? Kennethowi Hagenowi ubliżał. A tamten mówi, a ten policjant, czy ty jesteś normalny? Mówi, no tego, a ten leży. Mówi, no mówi, człowieku, ty wiesz co oni robią, krucjaty ewangelizacyjne, mówi, uzdrawiają chorych, mówi, to ty jak, rozumiesz, o. Tak mu tłumaczył, że ruch wiary jest w porządku. Czy to było dobre? Ja nie wiem, czy to jest moralne. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że kochamy czynem. A on tak kochał. To nie był humanista. To był też człowiek niezrównoważony emocjonalnie. Ja nie mówię, że on miał ten chłopaczyna wszystko poukładane jak trzeba tam w tej głowinie. No nie miał.
okazał posłuszeństwo, jak potrafił. Tak? Wpienił się na kłamstwo. Słuchajcie, czy większym aktem miłości jest okazanie gniewu z uwagi na kłamstwo, czy udawanie, że wszystko jest dobrze? Często ludzie ze mną rozmawiają: Artur, ale jak mam komuś powiedzieć, jak ktoś robi coś źle, żeby on się na mnie nie obraził? Mówię, dlaczego ty się obawiasz, że ktoś się obrazi na ciebie? Na co? No dlaczego? Przecież to jest w ogóle demoniczne, że ty się boisz. Ja nie rozumiem. No ktoś się obrazi. No co nas to tak naprawdę obchodzi, czy ktoś się obrazi? To jego prywatna tragedia, jak ktoś się obrazi. To musi potem pokutować. Niech uklęknie na kolana i przeprosi Boga, że się wziął obraził. No obrażenie przyszło do niego. No weź. Nie zastanawiamy się nad... My miłujemy czynem. Pod każdym względem. Ja pokazuję na takich jakby skrajnych przypadkach, ale generalnie włóż sobie to do głowy, że miłość, tak, ona działa na poziomie czynów. Na poziomie czynów. Jest taki przykład w Piśmie Świętym, że ojciec przychodzi do jednego syna i mówi tak, idź tam coś zrób. On mówi, dobrze, pójdę, i nie zrobił. A do drugiego przyszedł, powiedział, idź tam coś zrób. A ten mówi, nie pójdę, i poszedł, zrobił. Jezus zadaje pytanie, który bardziej miłował? Wiesz, który był posłuszny według was? Kto? Rozumiecie? To ten drugi miłował. Na początku się nawykłócał, naszumiał. Rozumiesz? Ale poszedł, zrobił, bo to czyn. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, od 25 do 37. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zajrzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na wpół umarłego. Przypadkiem szedł to drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tamtędy, podjechał do niego, ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych trzech, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Nie szukaj bliźniego. Tylko bądź bliźnim. Bliźni to ten, co czyni. Ten, co czyni miłość, jest bliźnim. Nie szuka bliźniego. Ja wziąłem odpowiedzialność miłosną na siebie. To ja bliźnim jestem. Kochać bliźniego swego, co to znaczy? To znaczy, że ja decyduję, rozumiesz, że jestem bliźnim. Ja kocham. Ja się nie pytam, kogo mam kochać. Ja tylko ustawiam ludzkość w hierarchii. Rozumiesz? Ja się nie pytam, kogo kochać. Ja tylko ustawiam w hierarchii. To ja jestem bliźnim. To ja jestem bliźnim. Ja. I gdziekolwiek pójdę, tam sobie coś znajdę do kochania. Na różnych poziomach. Gdziekolwiek pójdę, gdzie się nie ruszę, to ja coś pokocham. Rozumiesz? To ja z czegoś w sobie zrezygnuję. Ja coś położę, ja coś poświęcę. Rozumiecie? Gdziekolwiek się ruszę. Kiedyś idę sobie. Lata temu. Nie pamiętam, skąd ja wracałem. Wiem, że na Dworcu Zachodnim to było. Szedłem na Warszawę Wolę, tam takie perony są z tyłu. Zimno było,
No bardzo zimno było, to zima była. Szedłem sobie i stoi, leży pod tym taki, no ktoś leży. Patrzę, podszedłem tak, wódką od niego jedzie strasznie. Idę dalej, nie? Przeszedłem dalej i taka w ogóle myśl, zamarznie tu. Umrze tej nocy. Dobrze, mówię. Biorę go. Targam. Targam go w ogóle, nie? Zatargałem go tam na ten dworzec. Rozumiecie? Dlaczego? No bo ja bliźnim jestem. Ja. Mnie z tego nikt nie rozlicza. O. Ja tego nie robię dla kogoś, komuś, wiecie o co chodzi. Nie robię też dlatego, żeby sobie coś udowodnić, bo ja jestem pełen. Rozumiecie o co chodzi? Ja jestem pełen. Ja nie potrzebuję wziąć Menela pod pachę i zanieść go na dworzec, żeby się lepiej poczuć i żeby moje poczucie własnej wartości wzrosło, bo moje poczucie własnej wartości sięga zenitu. Moje poczucie własnej wartości jest tak wysokie, że jestem podejrzany o narcyzm. Rozumiesz? Takie mam wysokie poczucie własnej wartości. A więc to, że ja Menela zawijam pod pachę i go wlekę gdzieś, to wcale mnie do niczego, to mnie nie podnosi. Okej? Bo ja się tak samo czuję podniesiony przed wleczeniem Menela, jak po wleczeniu Menela. Tylko mi to ujęło. Czego mi ujęło? Siły i mojego naturalnego zapachu, gdyż leciutko przeszedłem zapachem owego człowieka. Rozumiesz? Więc mnie jakby tutaj, ja po prostu ująłem coś z siebie, co zrobiła miłość. Gdzieś tam została uwolniona miłość. Ja o tym zapominam sobie później. Czasem jak mi się gdzieś na świadectwie przypomni, to powiem. A tak to ja nie pamiętam później. A człowiek se może żyje do dziś. Może się w ogóle zorientował. Może coś przeżył, nie wiem. A też nie liczę na to. Rozumiecie, o co chodzi? Nie liczę. Nie mam czegoś takiego, że potem siedzę, modlę się o niego. Panie, żeby ten gest, on był dla niego taki jasny, taki światły. Nie. Idę sobie i jestem nośnikiem miłości. Mogę wziąć Menela? Mogę. No to wziąłem. Rozumiecie? Chcę wam coś pokazać. To w ogóle za chwilę zapominam o tym. Idę dalej. Idę dalej sobie kochać. Coś tam. To ci nigdy nie zbraknie materiału. Nigdy. To każdego można. Wszędzie. Nie trzeba się spinać na to. Trzeba wiedzieć, że jest się pełnym tego. Boża miłość jest rozlana w moim sercu przez Świętego Ducha. Ja nie nabywam tej miłości. Ja nie zbieram jej skądś tam. Ja ją w środku mam. Ja stosuję tylko hierarchię. Rozumiecie? Jakbym miał do wyboru odrodzonego z Bożego Ducha wziąć Menela, to na 100% bym Menela na mrozie zostawił. Jakbym nie dał rady go pociągnąć, rozumiesz? Tylko wziąłbym brata na plecy i brata wyniósł na 100%. I bez żadnych wyrzutów sumienia. Jakbym się następnego dnia dowiedział, że Menel umarł pod dworcem zachodnim, nawet by mi ciśnienie nie skoczyło. Bo jestem w ogóle taki pełen. Rozumiesz? Jestem pełen. Ja nie muszę, na przykład, ja nie wykańczam owadów, ja. Jak nie muszę. Jak muszę, to wykończę owada. A jak nie muszę, to je łapię w szklankę i je wynoszę. Ostatnio złapałem pająka w szklankę, ale nie rozegrałem tego profesjonalnie i urwałem mu dwie nogi. Kurczę. Słowo honoru, że przeprosiłem Boga za to. Naprawdę, bo ja w ogóle nie musiałem mu tych nóg urwać. Mogłem uwolnić w ogóle miłość. Mogłem go normalnie wziąć jak każdego innego i wyrzucić. To są takie moje osobiste rzeczy. Chcesz, to morduj pająki, to nie o to chodzi. To za pająki Jezus nie umarł. To nie w tym sprawa. Chodzi o to, że ja tak mam i takie coś sobie robię. I to jest moje prywatne. Ale to jest taki moment, że mogę takie coś zrobić. Mogę sobie taką miłość uwolnić. Mogę go nie zabić.
mogę. W innym wypadku to bez żadnego problemu bym go zdeptał, bo to nie w tym sprawa jest. Sprawa jest w tym w ogóle, że ja sobie chodzę w miłości i sobie ją normalnie uwalniam, bo mogę. I ty też możesz, bo to ty jesteś bliźnim. Rozumiesz mnie? To ty jesteś bliźnim. Ty jesteś bliźnim. W ogóle weź sobie taką rzecz, zrób. To ty jesteś nośnikiem tej miłości. Ty. Gdziekolwiek pójdziesz, gdziekolwiek się ruszysz. Okej? Okay? Ty. To w ogóle nic więcej ci nie potrzeba. Tylko zaczerpnąć z siebie. I co zrobić? Zrezygnować z czegoś. Zrezygnować. Samarytanin się zatrzymuje, bierze go, zobacz, opóźnienie w czasie następuje, facet go bierze, organizuje coś, jeszcze płaci za niego, kurczę, cały czas strata. Krótko powiedziawszy, od momentu spotkania się Samarytanina z tym człowiekiem, Samarytanin traci. Cały czas. Czas, energię, pieniądze. Tak? Zobaczcie, jak w ogóle Jezus o miłości mówi. Nie bójcie się stracić. Mówi, który był bliźnim? W ogóle ja go kocham. On mówi, w ogóle wiesz, on z nimi tak rozmawiał. To który był bliźnim? Ten, który zyskał, czy ten, który stracił? Tamci zyskali. Nie spóźnili się. Nieutracone pieniądze to zyskane pieniądze. To proste. Oni zyskali. A on nie. On kochał. Miłość nie szuka swego. Ludzie chcą zarobić na miłości. Na miłości się nie zarobi, na miłości się straci. Rozumiesz? Kochając się traci. Tylko, że się traci w tej rzeczywistości, ok? A później jest zapłata, bo zostaniesz osądzony z miłości. I wiara nasza, ona może się rozwijać jedynie, kiedy my mamy taką mentalność. Kiedy my mamy ten rodzaj mentalności. Wtedy, kiedy idziemy ewangelizować ludzi i fundamentem na przykład tego jest miłość, to będą zupełnie inne elementy w ogóle uwalniane. Zupełnie inne parametry mocy będą. Rozumiesz? Idę, bo kocham. No przecież nie idę, bo co? Bo to jest mój co? Mój obowiązek? Nie. Idę, bo kocham ludzi, no. Przecież kurczę, no nie idę w innym celu. Chcę, żebyście takie rzeczy oglądali sobie w swoich sercach. Pierwszy list Jana 3,16. Pierwszy list Jana 3,16. O tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał swoje życie i my winniśmy życie oddawać za braci. Podstawą miłości jest poświęcenie siebie, twojego duszewnego i fizycznego życia dla zaspokojenia potrzeb drugiej osoby. Za wyjątkiem grzesznych potrzeb. Rozumiecie? To jest miłość. Podstawą miłości jest poświęcenie siebie. Wiara jest czynna w miłości, a więc wiara, ona potrzebuje środowiska, w którym jesteś w stanie się poświęcić. Bo inaczej wiara nie będzie się rozwijać. Wiara rozwija się w środowisku, gdzie następuje poświęcenie za poświęceniem. On mówi, i wy winniście życie oddawać za braci. Koniec. Miłość to jest zorientowanie do drugiego człowieka. Gdy wysprowadzasz Bożą miłość do człowieka, to zawsze coś tracisz ze swojej duszewności lub fizyczności. Zawsze. Kiedy będziesz wysprowadzał realną miłość, zawsze coś stracisz ze swojej duszewności lub ze swojej fizyczności. Rozumiesz? Prosta rzecz. Nawet w takim prostym zakochaniu się. Wiecie, co jest miarą tego, jak silnie kochasz człowieka. Cierpienie związane z jego nieobecnością. Proste jak drut. Im bardziej cierpisz, gdy nie ma blisko ciebie ukochanej osoby,
Rozumiesz? To wielkość tego cierpienia jest wprost proporcjonalna do wielkości miłości, którą otaczasz tą osobę, na poziomie emocjonalnym oczywiście. Mówimy tu o emocjach. A więc miarą miłości, tak, jest wielkość straty. Im większa strata, tym bardziej kochasz. Im więcej potrafisz poświęcić dla danego człowieka, tym bardziej go kochasz. To proste. Prosta matematyka. Im więcej potrafisz poświęcić dla drugiego człowieka. Dlatego w bardzo prosty sposób możesz zbadać, jak kochasz. Bardzo prosty. Czy ty w ogóle jesteś w stanie poświęcić tutaj coś? Czy nie jesteś w stanie? Jak nie jesteś w stanie poświęcić, to nie kochasz. Jak jesteś w stanie poświęcić tyle, to kochasz tyle. Jak tyle, to tyle. To prosta matematyka. Miłość daje i nie oczekuje nic w zamian. Miłość wie, że za jej wyswobadzanie płaci jedynie Bóg. Bóg zapłaci. Człowiek nie zapłaci. Często ludzie mówią, tak cię kocham, czemu mnie nie kochasz? No. Kochasz, no chcesz kochać, to kochaj. Dlaczego się domagasz? Czego się domagasz? Ty się zdecydowałeś, żeby kochać, to zdecydowałeś się na stratę, rozumiem. Zdecydowałeś się na ponoszenie strat, jeśli dobrze rozumiem. Jesteś pełen, jesteś mocny, jesteś silny, jesteś zaspokojony i teraz postanowiłeś sobie, że będziesz tracił. No tak rozumiem twoje miłowanie. Chyba, że robisz z tego biznes. Jesteś handlarzem słowa. Jesteś handlarzem. I mówisz sobie tak, kocham, więc należy mi się być kochanym, a ja nie wiem, czy ci się należy. Nie wiem, skąd wziąłeś tego rodzaju filozofię, że jeżeli kochasz, to ci się należy być kochanym. Bo to jest, przepraszam, świat. To światowe jest. Fajnie jest, jak ktoś odpowiada miłością na miłość. To fajne. To miłe. Ty się poświęcasz, ktoś się poświęca, razem się poświęcacie, macie taki klub, super i dla siebie to robicie i to jest piękne. W ogóle oczywistą jest rzeczą, że kiedy uwalniasz miłość i trafisz na podatny grunt, to będziesz miał okazaną co? Wdzięczność. No to normalne, ale nie zawsze trafisz na podatny grunt. Jak będziesz miłował braci i siostry, którzy jeszcze mają w miarę poukładane w głowinach, no to oni dokonają zwrotu. Ale w innym wypadku to będziesz ich miłował, rozumiesz, a oni cię będą szykanować w zamian za to. A jak będziesz miłował ludzi ze świata, rozumiesz, to ci mogą w nagrodę chcieć łeb urwać. Rozumiesz, to tak jak pies. Ja miałem dużo psów w życiu i człowieku, psy jak żrą kości, to czasem im wchodzą kości. Chcesz teraz wyjąć temu psu ten kawałek kości, co w dziąsło weszło, a on chce cię ugryźć koniecznie, bo on myśli, że ty mu krzywdę robisz. Idiota skończony. Wiesz, ty musisz robić różne rzeczy, żeby mu ten pysk rozedrzeć i grzebiesz mu, wyciągasz mu ten kawałek kości, wyrywasz, to ty mu na dobro robisz jeszcze, tak? No ale to głupie, to nie rozumie, no. Tak jest z ludźmi ze świata, wielokrotnie. Ty mu na dobro coś robisz, a on tego nie rozumie, tak? Uwalniasz miłość, poświęcasz się, a ktoś nawet dziękuję ci nie powie. Ale coś ci powiem, nie spodziewaj się dziękuję. Dobrze? Jeszcze dzisiaj podejmij decyzję, że nigdy w życiu się nie będziesz spodziewał, że ci świat podziękuje. Wiesz, czego się spodziewaj? Że ci Bóg podziękuje. Bóg ci podziękuje. Kiedy staniesz przed Bogiem, a On powie do ciebie długo dobry i wierny. Tak ci powie. Dziękuję. Bóg ci powie dziękuję kiedyś. Gdy wyswobadzasz Bożą miłość do człowieka, to Jezus odbiera sobie chwałę i w duchowej rzeczywistości miłość do Boga samego zostaje
zapieczętowana Bożą miłością do człowieka i następuje eksplozja. Eksplozja wiary. Ludzie kochający Boga i kochający człowieka to są ludzie, którzy mają przestrzeń, aby rozwijać swoją wiarę na maksa. To właśnie tacy ludzie są w stanie wierzyć absolutnie niemożliwe rzeczy. Niemożliwe. Rozumiesz? Tylko ludzie miłości są w stanie się rozwinąć jako ludzie wiary. Widać zatem, że wyswobodzenie miłości do Boga i do człowieka wywołuje doskonałość w duchowej rzeczywistości, która objawia się jako manifestacja Bożej chwały. Bo miłość to jest spójnia doskonałości, tak jak mówi Kolosan 3,14. Miłość to spójnia doskonałości. Czyli jeżeli ja uwalniam miłość do Boga i do człowieka, tak? To ja spajam rzeczywistość, ja ją spinam. Rozumiesz? Ja staję się człowiekiem wpływu. To ja zaczynam ustawiać losy tego świata. Ja ustawiam losy świata. Kiedy kocham Boga, kiedy kocham człowieka, ja rozwijam się w wierze prawidłowo i ustawiam losy świata. I to jest nasze działanie, przyjaciele. Tak mamy funkcjonować. Gdy zaczynamy konsekwentnie kroczyć po drodze Bożej miłości, to wzrastamy z wiary w wiarę, z chwały w chwałę i z mocy w moc. A to, co jest słabe, będzie przemijać. To, co chore, będzie przemijać, będzie znikać. Rozumiecie? Bóg jest doskonały, a On jest miłością. Więc gdy wyswobadzasz miłość Bożą z Twojego ducha, to udoskonalasz się i stajesz się coraz bardziej podobny do Boga. Im więcej kochasz, tym bardziej stajesz się jak On. Rozumiesz? Bądźcie doskonali, jak ja doskonały jestem. To oznacza, kochajcie, jak ja kocham. Róbcie ruchy miłosne. Będziecie jak ja. My nie możemy stać się jak On w wielu parametrach, bo mamy ciała. Rozumiesz? Bóg nie mówi tej formuły, bądźcie doskonali, jak ja jestem doskonały, czyli po prostu bądźcie nieśmiertelni fizycznie, przemieszczajcie się w czasoprzestrzeni w ogóle i tak dalej. Nie. On tutaj mówi, zobaczcie, miłość to spójnia doskonałości. On mówi, bądźcie doskonali, jak ja jestem. Kim ja jestem? Jestem miłością. Jeżeli będziecie rozwijać się w miłości do mnie i do człowieka, tak, to będziecie coraz bardziej, tak, tacy jak ja. Bo ja taki właśnie jestem. O taki jestem. Przyjaciele, zależy mi bardzo, żebyście rozumieli, jak ważna jest przestrzeń miłości. Żebyście rozumieli, jak bardzo istotną rzeczą jest to, żebyśmy ją rozwinęli w swoim życiu. Nie mamy innej szansy. Tylko tak się wiara może rozwijać. Tylko tak. To musi być w naszych, jakby w naszej istocie. Będę kochał. Będę kochał. Za wszelką cenę. Bo ja muszę stworzyć środowisko wiary. Bo wiara jest walutą dla mnie. Ja nie mogę żyć bez wiary. Ja żyję przez wiarę. Ja sobie muszę stworzyć środowisko, w którym wiara będzie funkcjonowała. Środowisko. Ja przez tą wiarę dokonam potężnych Bożych rzeczy, ale muszę mieć środowisko. Tym środowiskiem jest miłość. Przy tym wszystkim to się zaczyna łączyć w jedną wielką bryłę, tak? I zaczyna być inwestycja w naszą nagrodę wieczności. To naprawdę jest rzecz warta tego. Rzecz warta.